Moi drodzy, minęło kilka dni od niedzielnego streama, na którym rozdawaliśmy 100 tysięcy Tibia coinów. Myślę, że to najlepszy moment na jakieś wnioski, podsumowanie i opowiedzenie tego, jak to wygląda za zaplecza, od kuchni. Dzisiaj, oprócz tego, że pokażę wam stream w pigułce, najważniejsze momenty, to również jeszcze 3 grosze od siebie dorzucę. A na początek chciałbym się skupić na tym, że niedzielny stream na pewno przejdzie do historii tego kanału, a może, daj Boże, przejdzie do historii tibiskiego podwórka. Dlaczego? Już pokazuję. Można powiedzieć, że stream został zorganizowany dla prawie 17 tysięcy ludzi, które pojawiły się na tym streamie. Prawie 7 tysięcy ludzi napisało cokolwiek na czacie i były aktywne. Mieliśmy średnio prawie 2,5 tysiąca ludzi przez 12 godzin wydarzenia. Wiadomości na czacie pojawiło się 97 tysięcy, a z tego co widziałem przy giveawaysonie na Feruhata było ich 20 tysięcy w przeciągu 40 minut. Prawie 2,5 tysiąca obserwacji nowych, starszych, którzy odnowili, również wleciało. Oraz w tym momencie możecie zauważyć wykres średniej liczby ludzi na streamie. Po pierwszych 20 minutach mieliśmy już 1000 ludzi, po niespełna godzinę było już 2000 ludzi i te 2000 minimum, a nawet troszkę więcej, utrzymywało się przez kolejne 10 godzin, żeby pod koniec streama w absolutnym piku było ludzi 5,5 tysiąca. Moi drodzy, przez te 3 lata nigdzie nie widziałem na streamie, na Real TV, żeby ktoś miał takie liczby i myślę, że długo jeszcze nie zobaczymy. Bardzo chciałbym wam za to podziękować. Naprawdę czuję pełne spełnienie i dumę, że ja z moim braciakiem Sedronem mogliśmy to wymyślić, a wy dołączyliście i wypełniliście całą ideę na 6 z plusem. Dziękuję. O to chodzi! Kurwa! Brawo panowie, którzy zrobili te przeszkody! Brawo! O to chodzi!
Moi drodzy, czas na najwyższą gratkę tego streama. Czas na creme de la creme, na który czekaliśmy 11 godzin i jeszcze poczekamy 55 minut. Dziesięć, dziewięć, osiem, ktokolwiek mnie wygra, z góry już gratuluję. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. O kurwa. O kurwa. Dosko jeden. Obserwuje nas. Od 17. Dzień dobry. O kurwa. Mordo, możesz wejść na Discorda? Jasny chuj. Dosko 3 lata? A co ty mi nickname? Ty w ogóle wiesz, na co jest giveaway son? Dzieci usypiają obok sorki. Kurwa. A jesteś zalogowany na tej postaci? Mogę ci wręczyć tą czapkę? Jest, Dosko zalogował! Zalogował! Kurwa! W końcu! Dawaj mu tego permita do domu! Jejuś! Come on! Chodź tu do tej chaty! Moi drodzy, Feru chat na trejdzie. Pokaż tego. Kurwa, jebane leather legi dostanę w zamian. Leather kalesonki. Leather kalesony, najlepsza wymiana w życiu. Tak jest. Dobra, moi drodzy. Akcent poszło. Gratulacje. Gratulujemy. Mam nadzieję, że w tym samym gronie oraz jeszcze większym, bo co roku to mówię, zobaczymy się za rok i zobaczymy się oczywiście na następnych streamach i filmach na YouTubie. Będę zawijać kiermanę. Powiem ci tak, jak na tyle ludzi, stary, pięć koła ludzi, taki rozpierdol, to naprawdę marginalnie ktoś przeszkadzał, nie? Więc tutaj, jeżeli chodzi o kulturę, poziom naprawdę bardzo wysoko. Zdaliście egzamin, myślę, całokształtem i mam nadzieję, że my, jako ja, Strojny i Sedron i nasza cała ekipa tutaj też zdaliśmy egzamin z robienia kontentu. Moi drodzy, to jeszcze nie koniec. Dopiero tak zaczynamy. Trzymajcie się. I tyle. Kurwa, stary, zrobiliśmy to. Dobra, rozłączam się. A jak? Bajo.
Moi drodzy, przez ostatnie 3 miesiące, dokładnie 3 miesiące, były przygotowania robione do tego projektu, do tego jednego streama i przez ostatnie 3 miesiące tylko tym projektem żyłem. Wspólnie z Cedronem w dwie osoby zorganizowaliśmy takie przedsięwzięcie dla kilkunastu tysięcy Tibijczyków. Oczywiście podczas tego streama pomagały nam jeszcze pojedyncze osoby, które albo weryfikowały dane sytuacje, albo sprawdzały, jak wygląda sytuacja, bo nie mogę też się rozdwoić i rozstroić. Ale zamysł wszystkiego oraz organizacja spoczywała na naszej dwójce. Nie bez powodu to mówię, ponieważ wiele komentarzy zdarzało się, które nie były zbyt przychylne i być może panowie myśleli, że jesteśmy firmą organizującą eventy i myślała, że całe przedsięwzięcie będzie niczym mecz narodowy na stadionie w Warszawie. Myślę, że wydarzenie, które zrobiliśmy na taką skalę, zjednoczyliśmy tyle ludzi jednego dnia i wszystko spięliśmy w dwie osoby. Ja jestem osobiście z tego dumny, ale muszę wam powiedzieć, że ten stream to nie tylko liczby. To również doświadczenie, to również wiedza, to również otwarcie bramki na kolejne przyszłe eventy. To, ile nas nauczyło te 12 godzin oraz 3-miesięczna organizacja, na pewno zaowocuje jeszcze lepszymi wydarzeniami na tym kanale. To mogę wam obiecać. Nie chciałbym, żeby to była ostatnia taka impreza na tym kanale i zrobię wszystko, żeby jeszcze to tibijskie podwórko zaskoczyć. W tym momencie jeszcze wklejam kosztory z całego tego wydarzenia. I co, moi drodzy? Słowem końca mogę powiedzieć tyle. Może w Tibie nie gram najlepiej. Może nie mam rąk do gry. Ale show potrafię zrobić zajebisty. Dziękuję.